Filmopolis. Subiektywny przegląd filmów z repertuaru zielonogórskich kin. Recenzje, ciekawostki, wywiady. Cześć, witajcie w Filmopolis. Michael Malinowski. Marcin Olechnowski. Dzisiaj po prostu jesteśmy w szerszym gronie, bo z nami zielonogórski reżyser, chociaż światowej klasy, Amadeusz Kocan, twórca takich filmów jak Ostatni Samotnik, to film fabularny, czy filmu dokumentalnego Czarnobyl, Ludzie ze Stali. I dzisiaj będziemy rozmawiać o nowym filmie Droga donikąd. To już za chwilkę, ale najpierw specjalnie dla was zwiastun tego filmu. I tak właśnie kończy się świat. Nie hukiem, a skomleniem. In this world full of darkness, I can't remember what is life. Ostatni, który tak milczał, w sumie to on sam się zbawił. Dlaczego uciekałeś? Mamy jedzenie. Gdzie on jest? Rozchorował się. Uciekam po środku niczego. Została cisza. I właśnie ten film naszego tutaj zielonogórskiego twórcy już niedługo, 14 listopada, będzie miał swoją premierę, właściwie przedpremierę w zielonogórskim Cinema City i o tym filmie właśnie dzisiaj rozmawiamy. Ponownie wracasz do zniszczonego świata. Dlaczego? W ogóle dlaczego cię taka postapokaliptyczna sceneria, wersja, historia pasjonuje? Skąd się to bierze? No, postapo jest ciekawe. Jak się raz wejdzie, to już się nie wyjdzie. Ale tak absolutnie poważnie, jakby z punktu widzenia filmowca, techniczna, dla mnie postapo jest super, bo daje dużo ciekawego obrazu, dużo takiej przestrzeni. Ten obraz jest taki bardziej surowy, prawdziwy. Wydaje mi się, że to trochę wynika z tego, że jednak jeździłem do tego Czarnobyla, zawsze gdzieś tam mnie ciągnęło i zostaje to potem w człowieku. Mm-hmm. Ale to już wcześniej w ogóle się fascynowałeś tego typu rzeczami. Nie wiem, czy to zaczęło się od fantastyki, od jakichś filmów, od jakichś grup, które się takimi rzeczami interesują. Stalker, tak? Tak, jeżeli chodzi o postapo, no to faktycznie od gier, od filmów fantastycznych, mm-hmm. od science fiction. Science fiction też, jeżeli chodzi o to, no to kręci mi ten gatunek brudnego science fiction, nie? Tego takiego dark. No i wydaje mi się, że jest to o wiele ciekawsze niż standardowy obraz. Jeszcze mamy coś dodatkowego, nie? Wcześniej to właśnie zrealizowałeś filmy gdzieś w okolicach Czarnobyla, a jak tym razem? Czy rzeczywiście tam znowu cię poniosło? Czy może jednak gdzieś tu bliżej znalazłeś lepsze plenery, czy tego typu plenery? Zostaliśmy, jeżeli chodzi o fabułę filmu i jakby miejsce, umiejscowienie akcji, to też jest Czarnobyl po części. I Czarnobyl odgrywa... Jest znowu jakby takim punktem zapalnym, fabularnym. Wyszliśmy od tego, że film... To jest taki background historii filmowej, czyli jakby film zaczyna się od tego, że świat się skończył w ten sposób, że poprzez wybuch elektrowni w Czarnobylu nasza historia potoczyła się troszeczkę inaczej i Związek Radziecki walczył razem z Chinami, co doprowadziło do wojny nuklearnej, która zniszczyła ten nasz świat i nasz bohater też przechodzi między innymi przez ten Czarnobyl w swojej podróży. Mhm. Sami wymyśliliście to tło historyczne, tak jak opowiadasz, czy jednak wzorowałeś się na jakiejś konkretnej rzeczy? Sami. No tu w ekipie rozpoznajemy naszego kolegę redakcyjnego Artura Bellinga. Tak. Opowiedz, jak on się znalazł w ekipie i w ogóle kogo masz w ekipie i technicznej, i aktorskiej.
No to z Arturem, no już tam wcześniej troszeczkę coś gadaliśmy, miałem swój scenariusz, zapytałem go, czy chciałby wejść w ten projekt. Chętnie się zgodził, co mnie bardzo ucieszyło. Dodatkowo dokoptowaliśmy Natalię Dziadurę. I tak naprawdę bardzo fajnie nam się pracowało w trójkę przy scenariuszu, ponieważ ja narzuciłem jakby jakieś tempo, jakiś zamysł, niektóre zwroty akcji, to gdzie chcę mieć co pokazane, jakie emocje, a Natalia z Arturem to cudownie po prostu spieli, rozpisali. I jeszcze to, co ciekawe, pisali scenariusz w formie dwuosobowej, czyli Artur z Natalią odgrywali tak naprawdę dwóch różnych bohaterów i ze sobą się sprzeczali i potem przynosili to na papier. Jeden bohater to był bohater jakby pisany przez Natalię, drugi przez Artura. No i wiadomo, jakby scenariuszowo potem całość się tak się spinało, ale myślę, że dość ciekawy koncept budowania tego scenariusza. Mhm. A aktorzy, bo fajnych aktorów zawsze ściągasz. Do poprzednich projektów też wykorzystałeś i Grzegorza Halamę, i Abelarda Gizę, Wojtka Termiszewskiego. Głos nawet Tomasza Knapika. Tak, no super. Tutaj też mamy w tym filmie następną postać. Może powiedz o niej. Karol Kopiec. Mhm. Naprawdę wspaniale się z Karolem pracuje. No Paweł jest twarzowy. Jeżeli chodzi o tego typu film, to idealnie po prostu on się wpasowuje. Naprawdę robi wrażenie. Tak, no i do tego jakby też posturą. Mhm. On oczywiście schód do filmu. O, schód. Nie, żartuję. Myślałem, że jeszcze schód. Patrz, no jeszcze by Oscara dostał. No, ale właśnie Karol bardzo jakby fizycznie też pasuje. Zresztą Paweł Kaszkowiak to samo. Cudownie pasuje do swojej roli. Nie widzimy go akurat w zwiastunie, ale no jeżeli w filmie zobaczymy Pawła... To jest celowe, że go nie widzimy, tak? Tak, no nie chcemy tam zdradzać pewnych rzeczy. Z obsady Monika Nowogrodzka, która gra żonę Karola i jest żoną Karola. Z takiej naszej jeszcze takiej obsady Artur Piotrowicz, Artur Belling. No i to chyba tyle, jeżeli chodzi o główne postacie. A jeżeli chodzi o stronę techniczną, czy to jest zawsze ta sama ekipa, czy jednak korzystasz z jakichś, nie wiem, zewnętrznych osób, które gdzieś tam wynajmujesz? Z Zielonej, czy trudno w Zielonej taką ekipę zbudować, czy musisz sięgać, czy łatwo, a może jednak nie, musisz z Polski gdzieś tam szukać? No tutaj ekipa jakby w gruncie rzeczy w większości, no to jakby nasze to małe zielonogórskie studio, które gdzieś tam prowadzimy. I dodatkowo... Czyli można w kilka osób, a nie musi być 1500, 1900, jak zawsze w napisach hollywoodzkich tam. Tak, co prawda nie było nas tam bardzo dużo, ale no, trochę osób się dokoptowało, bo jeszcze cudownie udało się znaleźć Sławka Tyca, który robił kostiumy. No nie tylko on, bo jeszcze tam Ania Domagała, Łukasz Sieroń i no parę naprawdę fajnych ludzi. Maciej Spaczyński robił nam pirotechnikę, czyli jeżeli mamy jakieś strzały, wybuchy, no to to wszystko jakby było jeszcze na żywca gdzieś tam się działo. No jeżeli chodzi o taką stricte techniczno-filmową, no to jakby to nasze zielonogórskie małe studio ogarniało. Czyli dajcie sobie radę, bo zawsze wiem, że tutaj największy problem to jednak dobry oświetleniowiec i dobry dźwiękowiec. Tak. Tutaj macie na pokładzie, rozumiem. Tak, a jeszcze wyszliśmy z takiego założenia coś, co my bardzo lubimy, czyli naturalne światło, co nie jest proste, żeby to dobrze zrobić. Jakby budowaliśmy scenografię i tutaj była fajna współpraca ze Sławkiem, no bo musieliśmy jakby zbudować całą scenografię w taki sposób, żeby ona dobrze oświetlała bohatera. Była naturalna, a przy okazji tylko delikatnie gdzieś tam doświetlaliśmy czymś z zewnątrz. I z jednej strony to było super, bo główne plenery były nocne, więc no wiem, jak to jest, agregaty prądotwórcze i tak dalej. To by nam nie ułatwiało sprawy i rozdmuchało całą produkcję. I jakby to podejście z jednej strony było fajne, bo oszczędne, a z drugiej strony no, generowało trochę inne problemy, ale dało się z nimi poradzić, nie? Trzeba było być trochę bardziej kreatywnym, pomyśleć, jak zbudować scenę świetną, nie? Mhm. Jeżeli chodzi o inspirację, to temu filmowi jest bliżej do Mad Maxa, do Drogi, do Stalkera? Zdecydowanie do Drogi, do Drogi z Viggo. Aczkolwiek raczej przez styl. Jakby stylistycznie tak, jeżeli chodzi o fabułę i budowanie tego wszystkiego, to nie jest podobne do żadnego z tych filmów. No jest najbliższe Drogi, ale też nie do końca. Film jest głównie o bohaterze, o jego przemianie i my tak naprawdę chcemy go poznać dlaczego on podejmuje pewne decyzje i jak ostatecznie to się skończy. Ja muszę dopytać, bo
Co wam strzeliło do głowy, że tak kulturalny, dobry człowiek jak Artur Belling gra szefa bandytów? Jak to się stało? Czy taki dobry, to ja nie wiem. Ja sobie oczywiście tutaj dworuję, ale opowiedz, opowiedz. No kurczę, nie, no Artur cudownie pasuje do takich ról. Nie dość, że napisał scenariusz, to moim zdaniem jest bardzo dobrym aktorem. Czy on sobie sam wymyślił, że chce być tym bandytą? Znaczy, powiem szczerze, że nie pamiętam, jak to było. Mieliśmy do dogrania scenę, w której jest bardzo trudna decyzja przed bohaterem postawiona. I była potrzebna postać i rozwinięcie sceny, w której jakby doprowadzamy do tej sytuacji. I ten główny herszt bandytów musiał być bardzo charyzmatyczny, mocny. No i Artur akurat się świetnie do tego nadaje. Mhm. Super. W filmie pojawiają się pewno też efekty specjalne, które są komputerowymi efektami. Bo żeby wykreować taki świat, no to takie chyba muszą być. Czy dużo jest takich efektów, czy dużo jest pracy w ogóle, ile trwało i czas kręcenia filmu, jak i później właśnie postprodukcja? No film powstawał około 3 lat. Mieliśmy najpierw zdjęcia próbne w 2022, jak się nie mylę, pierwszym w zimę. No i tak naprawdę od tych zdjęć próbnych, parę ujęć ze zdjęć próbnych weszło do filmu, ale od tamtego czasu powolutku już było nagrywane. Postprodukcja to około roku. Mówimy tu o montażu i efektach specjalnych. No i jeżeli chodzi o efekty, jest ich dużo, tylko to nie do końca są efekty widzialne. Mamy bardzo dużo miejsc, w których jest dorabiane tło, przerabiane, doniszczane, budynki gdzieś tam dodatkowe budowane, ale to wszystko też wychodziliśmy z założenia, że to, co widzimy, to jest najważniejsze. Czyli najpierw budowaliśmy całą scenę, jakby mały zakres naszej sceny już był fajnie zbudowany, że mieliśmy jakiś jeden fajnie zniszczony budynek, on miał tam dużo jakichś rupieci i innych elementów i do tego dobudowywaliśmy całą resztę. No i to są takie, no to są efekty niewidzialne, nie? Mieliśmy, o właśnie, przy bandytach, przy Arturze taki problem, że cała scena była nagrana w słoneczne popołudnie. No i teraz jak zrobić z tego zadymione, mroczne postapo w niskim kluczu oświetleniowym? No tutaj było bardzo dużo pracy, ponieważ jakby całą scenę musieliśmy od nowa oświetlić i jakby na przykład na całej scenie jest zbudowany dym, czyli mgła gdzieś tam efektowa. No jeżeli scena trwa około 5 minut, no to jest bardzo dużo, każdy kadr, nie? No, po hollywoodzku wszystko zrobiłeś, czy zrobiliście, bo macie nawet teledysk, piosenkę z filmu, co mi się bardzo podoba, będzie to prezentować w naszym radiu. Jak to się stało, że w ogóle pomysł na to, że była piosenka, i opowiedz, kto ją wykonał, kto ją skomponował? Tak, Aleksandra Sieroń, zespół Tam, jak specjalnie właśnie do filmu napisali i stworzyli utwór. Na podstawie tego utworu też naszych dwóch muzyków, Sławek Tyc i Alan Bucki, zbudowali poza swoją muzyką jeszcze nawiązania do tego utworu, które gdzieś tam się właśnie podczas filmu w innych troszeczkę wariacjach pojawia, co jest bardzo fajne, tym bardziej w bardzo jednym ważnym punkcie filmu. No i jakby ten teledysk, myślę, że też jest takim fajną odskocznią, bo opowiada trochę o tym, co ma nam przedstawić film. Robienie filmu to jest jedno, drugie to jest marketing. Jak sami wiemy, w Hollywood to się 2 razy tyle pieniędzy przeznacza na promocję potem tego filmu. Tutaj wielkie brawa dla ciebie, bo uważam, że jesteś mistrzowsko potrafisz potem właśnie promować te swoje filmy. Nie poprzestajesz na tym, że gdzieś tam jedna premiera, tylko one są. Na przykład 2 twoje poprzednie filmy są dostępne na Prime Video. Opowiedz, skąd bierzesz siłę? Czy trzeba mieć jakąś taką specjalną siłę w sobie, żeby promować filmy? Bo domyślam się, że nie masz wielkich budżetów na marketing. Nie. Jak to robisz i czy to po prostu wystarczy mieć jakąś taką siłę zaparcia w sobie? Trochę szczęścia. No i trzeba cisnąć. No, niestety tutaj nie ma złotej zasady. Też nie do końca wychodzi to wszystko tak dobrze, jak bym chciał. Ale idzie do przodu. Fajnie, bo wydaje mi się, że te materiały po prostu niosą ze sobą na tyle fajnej energii, że ludzie, nawet jeżeli to marketingowo nie jest aż tak, jak mówimy o budżetach, aż tak ciągnięte, to ludziom na tyle to się podoba lub widzą w tym coś więcej, że chętnie to promują. I mam nadzieję, że tutaj z drogą będzie to samo, że to pójdzie do przodu.
Ponadto jeszcze tutaj przy drodze o bardzo fajne wsparcie naszego miasta, bo Zielona Góra Warte Zachodu nas wsparło finansowo. W sumie tak jakby to się, kurczę, wszystko samo klei. Ostatnio właśnie na Prime, zresztą w propozycjach, wyświetlił mi się twój film, więc fajnie, bo to znaczy, że widać ten film. Ale w ogóle masz jakieś informacje, co się zadziało, jaka oglądalność na Prime poprzednich twoich filmów? Tak. Jakby ostatni Ludzie Czarnobyla 3, albo Czarnobyl Ludzie ze Stali. Całkiem fajnie są oglądani, naprawdę duże zasięgi. Jeżeli chodzi o ostatniego Samotnika, z którego po czasie jakby wiadomo, że nie do końca jestem zadowolony, ale jakby z perspektywy czasu, znając kontekst i to wszystko, no to też są tam rzeczy, które myślę, że też aż tak nie są złe. No to byliśmy nawet, co mnie zszokowało i trochę przestraszyło przez to, tam trzeci w Polsce w oglądaniu na Prime. O, proszę. To było, to miałem serce pod gardłem, żeby zbyt duża lawina hejtu nie spadła. Ale ważne, żeby mówili, nieważne jak, ale ważne, żeby mówili, żeby oglądali film, no bo wtedy myślę, że twoje dzieło będzie właśnie w kontakcie z odbiorcami. Nie, no pewnie, jakby w ogóle kontekst jest bardzo ważny. Mi się wydaje, że Samotnik jest no, filmem przede wszystkim niskobudżetowym i każdy, kto troszeczkę zdaję sobie sprawę, no to te wszystkie niedociągnięcia na pewno tam przymruży na nie oko. No ludzie oceniają, komentują. Można, nasi widzowie mogą wejść na Film Weba na przykład i oceniać filmy, tak, prawda? Też jest, sporo tak. Też ocen tam, chociażby ostatniego Samotnika jest, sam widziałem, także można tam zaglądać. Ale chciałem zapytać o wydanie DVD, bo naprawdę zszokowałeś wręcz mnie, kiedy powiedziałeś, że chyba ostatni Samotnik, tak, miał wydanie DVD, bo po prostu wszyscy mówili, to jest nieopłacalne, po prostu w tych czasach to jest po prostu, są takie pieniądze władowane, że w ogóle nie ma sensu tego robić. Ty to zrobiłeś. Jak to się robi? Mi to samo mówili, ale trochę dlatego, bo chciałem troszeczkę uhonorować tą naszą pracę i tak naprawdę zrobiłem to trochę dla naszej ekipy, dla ludzi, którzy pracowali przy filmie, żeby mieli jakąś swoją fizyczną zwieńczenie tej pracy całej, no bo nie oszukujmy się, przy niskich budżetach każdy daje z siebie dużo więcej niż powinien lub mogłoby się od niego wymagać. I postanowiłem, że to jest takie, że trudno, najwyżej to się nie zwróci, a koniec końców się okazało, że cały nakład się w ogóle sprzedał i to też nie tanio, więc ty też byłem trochę w szoku i zamierzamy to powtórzyć. No brawo, no, dla mnie jesteś wzorem człowieka, do którego nie ma rzeczy niemożliwych. Chcesz, to robisz to się chwali. No i też dzięki za to wydanie DVD, bo jako fani filmów i też tego, że lubimy czasem, żeby coś stało na półeczce, to doceniam bardzo. No ale wróćmy właśnie do tego filmu nowego, Droga donikąd. Opowiedz, kiedy premiera i jak będzie wyglądać? Prapremierę mamy 14 listopad. Mam nadzieję, że cała ekipa będzie zadowolona ze swojej pracy, bo tak naprawdę niewiele osób widziało jakby ten efekt końcowy. A drugi pokaz testowy dla, że tak powiem, ludzi, którzy byliby zainteresowani zobaczyć taki film jeszcze na dużym ekranie, bo myślę, że w przyszłości raczej on leci już tylko streamingowo i planowany jest ten streaming na 2025. No to 21 listopad i to jest taka w sumie jedyna okazja, żeby poza festiwalami, które są raczej, no nie każdy chodzi, ciężko się dostać, czyli to jest taka jedyna okazja zobaczyć film w kinie, a myślę, że warto, bo Postapo w Polsce nie wychodzi zbyt często, tym bardziej film niezależny. No właśnie, a wykorzystujecie grupy bądź festiwale związane czy z fantastyką, postapokalipsą, fanami Stalkera, czy gier właśnie tego typu, czy Fallouta, który też ostatnio dzięki serialowi w ogóle znowu jakby wywindował do góry? Tak, w sensie staramy się, ale to w sumie bardziej chodzi, to muszą ludzie sami organicznie chcieć to zobaczyć i myślę, że to dopiero gdzieś tam przyjdzie z czasem, jeżeli będzie faktycznie coś konkretnego zobaczyć. Teraz niestety jakby dużo możemy o tym mówić, ale nikt jeszcze nie ma gdzie nawet obejrzeć tego filmu. No a festiwale tak naprawdę dopiero się zaczyna ta droga i zobaczymy, jak to tam pójdzie.
To powiedz jeszcze, zanim na sam koniec jeszcze raz zaprosimy na film, to jakie są twoje plany? No okej, film zrobiony, ja wiem, festiwale, pewnie jeszcze trochę promocji, ale czy już myślisz o jakimś następnym filmie i czy to znowu ma być właśnie te klimaty post-apo, czy jednak myślisz, żeby gdzieś w przyszłości w inne rejony też pójść? No obecnie pracujemy tutaj nad dokumentem z wojny, bo tam tak naprawdę cały czas podczas wojny, tak jak przejeździliśmy do Czarnobyla, taki teraz w trakcie głównie Krystian Machnik prowadzi cały czas te akcje humanitarne, no i mamy trochę materiałów jakby z tej pomocy i chcemy zbudować z tego dokument. To jest taka pierwsza rzecz, do której siadam jakby teraz i po tak naprawdę jest tam coś pisane, ale zobaczymy, czy... No ja, co się urodzi. Ja kocham post-apo, więc pewnie tak. Ale tutaj już słyszę co chwilę głosy, że już może nie. Jakiś film pomiędzy, nie? Chociaż dokument to bardzo dobry pomysł, nie? Że właśnie to może być takim na chwilę przełamaniem. No ale jeżeli to kochasz, czujesz ten temat, to jak najbardziej, zwłaszcza, że no, zdobywasz z każdym filmem doświadczenie, więc każdy na pewno następny film będzie jeszcze lepszy i będzie no, twoją jakąś wisienką na torcie, nie? No i jeszcze lokacje da się znaleźć w Polsce. O, ja myślę, że jest mnóstwo jednak takich różnych troszkę zniszczonych, opuszczonych miejsc, które idealnie się by do tego nadawały. Dobrze, to jeszcze raz zaprośmy. To będzie 14 listopada. W ogóle każdy może kupić bilety, tak? Teraz przez, tak. Po prostu przez Cinema City kupujemy bilety. Nie Cinema City, tylko trzeba przez Kup Bilet, Kup Bilecik, okay. Droga Donikąd lub przez nasz fanpage The Road to Nowhere. I tam znajdziecie. Jest strona też wydarzenia, tak. Po prostu na Facebooku premiera, więc tam znajdziecie ewentualnie link, ale pokaz jest Cinema City i to tak. W największej sali. Tak jest. Super. 14 listopada o godzinie 19 i 21 też 19? Też 19. Też 19, także dwukrotnie ten film, no to jeszcze sam zaproś wszystkich. Nie, może jeszcze nie do końca przekonanych, bo... Ja naprawdę serdecznie zapraszam na film. Myślę, że takie rzeczy nie dzieją się codziennie i naprawdę warto pójść i zobaczyć kino niezależne. My też jak najbardziej zachęcamy do tego, wspieramy kino niezależne, też kino zielonogórskie. No kurczę, prawda, to się nie zdarza często, tak. Że ktoś z Zielonej Góry robi film, więc na premierze my tam będziemy i będziemy jak najbardziej kibicować. Na zakończenie pojawi się teledysk. Ola Sieroń zaśpiewa tę piosenkę właśnie z filmu Droga Donikąd, o którym dzisiaj rozmawialiśmy. I dziękujemy serdecznie. Amadeusz Kocan był naszym gościem dzisiaj Filmopolis. Michael Malinowski. Marcin Olechnowski. Zapraszamy za tydzień na kolejny Filmopolis, gdzie już recenzja filmów. Sami nie wiemy, który, bo nagle się wysypią nam dużo dosyć ciekawe będzie. Nowości. Chociaż chyba Konklawę chyba najśpiewa. Tak, chociaż powiem ci, że mamy też dwie inne propozycje inne, tego tak. Samego tygodnia. Wreszcie. Także zobaczymy. Super. Tymczasem dziękujemy. Do zobaczenia. Hej. Cześć. But it's not my time to die. Może troszkę ciszej. Dobra. To jeszcze raz tą zwrotkę. In this world full of darkness. Piosenka nazywa się Trapped. Oznacza uwięziona, uwięziony. No i została napisana do filmu The Road to Nowhere. Darkness. There's no chance to see the light. In all the chaos and madness, I can't remember what is life. And I feel I'm not that strong to fight. But it's not my time to die. Any color.
walls every day, and I feel I'm not that strong to fight, but it's not my time to die, so please. Filmopolis. Subiektywny przegląd filmów z repertuaru zielonogórskich kin. Recenzje, ciekawostki, wywiady.